wprowadzanie takiego chaosu, proszę zobaczyć, to jest tak podobne do tej rebelii, która miała miejsce na Kapitolu 6 stycznia. Pan prezydent bardzo dużo stracił i to stracił powagi urzędu i zepsuł dodatkowo jeszcze powagę urzędu. Zarówno marszałek, jak i rządzący wytrącili argumenty PiS-owi i zmienili, zepsuli im szyk i pokazali absolutną sprawczość, a nie imposybilizm, który był im zarzucany. I może żądać i oczekiwać i tupać nogą prezydent, żeby prokurator generalny, minister sprawiedliwości wypuścił ich natychmiast, ale jest wszczęta procedura. Państwa gościem dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dzień dobry pani doktor, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Szczerze mówiąc, naprawdę długo się głowiłam nad czym, od czego tę rozmowę naszą dzisiaj powinniśmy zacząć, bo natężenie wydarzeń jest wprost nieprawdopodobne. Zresztą prezydent Kwaśniewski przed chwilą powiedział, że u nas jeden miesiąc to jak 4 lata w innych krajach, jeżeli chodzi właśnie o liczbę kryzysów i rozmaitych wydarzeń. Ale tak na spokojnie zacznijmy od właśnie tego sondażu, o którym wspomniałam tuż przed naszym spotkaniem. Wirtualna Polska zapytała Polaków o to, kto odpowiada za kryzys konstytucyjny. I teraz pytanie, czy panią te wyniki zaskakują? Bo najwięcej wskazań jest na Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego. To jest 34,4. Na drugim miejscu jest Donald Tusk i obecna koalicja rządząca, to jest 25,8. I co ciekawe, na Andrzeja Dudę wskazało 20%. Czy panią to zaskakuje? No bo teoretycznie mogłoby się wydawać, że prezydent miał wszystkie możliwe klucze do rozwiązania tegoż kryzysu, a jednak według Polaków najmniej za niego odpowiada. Mnie zaskoczyło mimo wszystko, że aż 20% uważa, że odpowiada. Mhm. Nie spodziewałam się aż tak złego wyniku dla prezydenta. Dobrze, że widzimy jako obywatele i obywatelki, kto tak naprawdę sieje wiatr. Czyli to, w jaki sposób PiS rozbudza bardzo negatywne emocje, jak bardzo zmienia znaczenie pojęć, których kiedyś używał w zupełnie innym znaczeniu i w jaki sposób zostały zaszyte pewne miny i pewne niedogodności w systemie chociażby prawa i jak to teraz jest wykorzystywane. Myślę, że te dane są bardzo, te wyniki są bardzo niekorzystne dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to też pokazuje, to 25% wskazań na innych, pokazuje jak twardy jest, jak niewielka jest część takiego twardego elektoratu PiS-u, która wierzy we wszystko to, co zostanie przez nich powiedziane czy przekazane. I myślę, że gdyby ten sondaż ukazał się jeszcze po wczorajszym dniu, po tych protestach, które trzeba oddać moim zdaniem z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości można uznać za udane, to te sondaże byłyby jeszcze, mogłyby być jeszcze gorsze dla Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, to a propos tego wczorajszego protestu i tej manifestacji. Ja już nie będę panią pytać o liczbę uczestników, bo mam wrażenie, że sam pan Bochenek miał wątpliwości, bo najpierw mówił 200, po 2 minutach mówił 300, Podobnie w telewizji Republika. Najpierw mówili 100, potem 200, potem już pan Sakiewicz podawał, że to było 500 000. Zostawmy. Na pewno było to frekwencyjny sukces ze względu chociażby na moment zwołania tego marszu i tej manifestacji. Natomiast bardziej mnie interesuje sam jego przebieg. Czy uczciwym, będzie to trochę pytanie retoryczne, ale celowo, wobec uczestników tego marszu było to, że ani Morawiecki, ani Kaczyński, ani Bochenek, ani ktokolwiek inny nie poinformował zgromadzonych, że prezydent wszczął procedurę ułaskawieniową. Ale w ogóle ten marsz, tak, frekwencyjnie zgoda był udany, ale ten marsz trochę się posypał Prawu i Sprawiedliwości, dlatego że najpierw był zwoływany w obronie telewizji publicznej. Potem w obronie Kamińskiego i Wąsika, byłych posłów, dzisiaj osadzonych, więc rozumiem, że miał być takim aktem w stosunku do nich pewnej solidarności. W związku z tym nie mogli od razu powiedzieć, a właściwie to prezydent już
już wszczął postępowanie. Co prawda umył sam trochę ręce i zrzucił na innych, więc nie będą dzisiaj wolni. Mogą, ta procedura będzie jeszcze trwała, ale słowa pana Czarnka o wydobywaniu ich z więzienia były oczywiście absolutnie nieuzasadnione. Mało tego, gdy ten marsz zmienił trasę i zamiast jeść pod telewizję na Plac Powstańców, poszedł w przeciwną stronę. Pewna grupa no nie do końca zadowolonych uczestników, która chyba oczekiwała na Placu Powstańców na czoło, też tam była i mocno zdezorientowana. No tak, bo stwierdzono, że przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jednak być może lepiej się uda. A propos premiera, pani doktor. Niemiec, Rusek, agent, Joker o wilczych oczach. No tych określeń pod adresem Donalda Tuska ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest całe mnóstwo. Ja się zastanawiam, czy metafor wystarczy do końca kadencji. Myślę, że to nie będzie trwało do końca kadencji, dlatego że na taką bardzo silną polaryzację i na takie zaostrzenie języka i nasianie tego chaosu i tej destabilizacji, na którą liczy Prawo i Sprawiedliwość, w moim przekonaniu to będzie do wyborów przede wszystkim samorządowych, ale również europejskich. Już w swojej poprzedniej rozmowie z panem prezydentem Kwaśniewskim, chyba w bardzo dobrej rozmowie, i co to znaczy polityk wagi ciężkiej i co to znaczy prawdziwy prezydent, prawda? W jaki sposób się wypowiada i jakie przesłanie też daje już nawet jako były prezydent, ale tam padły już słowa właśnie o wyborach do Parlamentu Europejskiego i tak naprawdę też o to, o co gra Prawo i Sprawiedliwość, bo w moim przekonaniu oni dzisiaj grają nie tylko o swój twardy elektorat, ale też o taką próbę przekazania. Te wybory, które były, one były przypadkiem, to, że przegraliśmy. Tak naprawdę jesteśmy w grze i mamy wpływ na rzeczywistość i mieć ją będziemy. I stąd też to rozchwianie. Im zależy na polaryzacji, żeby móc mobilizować swoich zwolenników. To wprowadzanie takiego chaosu, proszę zobaczyć, to jest tak podobne do tej rebelii, która miała miejsce na Kapitolu 6 stycznia. Tylko że tam za tym faktycznym ruchem takim, podsycanym odgórnie przez Trumpa i jego zwolenników, poszły tysiące ludzi, notabene już osądzonych, już skazanych. Natomiast u nas Prawo i Sprawiedliwość gra na chaos, ale ta polaryzacja jest im potrzebna do kwietnia i do czerwca, dlatego że po pierwsze wtedy będą wybory, a dzisiaj jesteśmy w okresie w takim, w którym każda partia po przegranych wyborach powinna dokonać pewnej rewizji. Rewizji haseł, rewizji lidera, czy dobrze poprowadził, czy źle poprowadził, i pomysłu na przyszłość, pomysłu na kolejne miesiące i lata. I szczerze mówiąc, te wczorajsze wystąpienia prezesa Kaczyńskiego, znaczy to wczorajsze wystąpienie, czy również wcześniejsze jego mówienie o pilocie i niedziałającym pilocie do telewizora i dzwonieniu do prezesa, czy chęć wejścia do aresztu śledczego, to pokazuje w moim przekonaniu takie posypanie się narracji Prawa i Sprawiedliwości. No, Jarosław Kaczyński nie jest już twarzą, znaczy on jest twarzą, ale czy jest wystarczającą twarzą na pociągnięcie właśnie tłumów za sobą i czy ten jego przekaz był spójny? Czy gdyby nie hasła na ulicach, czy bylibyśmy w stanie powiedzieć, o czym wczoraj mówił prezes i czemu ten marsz miał służyć, oprócz właśnie takiej... No właśnie, pani doktor, przepraszam, wejdę w słowo, jeżeli pani pozwoli, to, ale to dokładnie wydaje mi się a propos tego też, co pani mówi, bo ja mam, i to naprawdę mówię bez zbędnej złośliwości, wrażenie, że część nawet wyborców PiS-u, którzy zawsze dość ślepo i bezrefleksyjnie wierzą we wszystko, co mówi Jarosław Kaczyński, może mieć teraz problem z interpretacją jego słów, bo no z czym mamy do czynienia? Od 15 października Jarosław Kaczyński stosował retorykę mówiącą o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory i że oni są zwycięzcami tych wyborów. Wczoraj natomiast używał słowa zwyciężymy i następnie stwierdził, że musimy walczyć
chociaż ostateczna runda musi się odbyć przy urnach wyborczych, które powinny być przez nas bardzo dokładnie pilnowane. No bo jak to było w tych wyborach i referendum? Nikt nie wie, mówi Jarosław Kaczyński. I teraz dalej. Nie postuluję nieuznawania wyniku wyborów. Stwierdzam tylko, że w bardzo wielu wypadkach nie było tajności wyborów i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak. Nie postuluje uznawania za nieważne, ale podważa procedury, zgodnie z którymi te wybory się odbyły. Jednocześnie mówi, że wygrał i twierdzi, że zwycięży. Jak wyborca ma sobie to wszystko logicznie poukładać? I do tego mówi to człowiek, który właśnie ma problem z oddaniem władzy. Mówi to człowiek, który odpowiadał za całą, czy formalnie, czy nieformalnie, za całą machinę państwa przeprowadzającą te wybory. Więc to jest w ogóle taka dodatkowe pomniejszanie siebie samego i ekipy. No to co, byli tak nieudaczni, że nawet nie potrafili dobrze przeprowadzić wyborów. Wie pani, ten w ogóle język, który jest stosowany przez Prawo i Sprawiedliwość, jest nie ma słów na określenie tego języka, dlatego że on jest absolutnie obrażający. Nie dosyć, że zmieniają pojęcia, nadają tym pojęciom, próbują nadawać tym pojęciom zupełnie odmienne znaczenie, to dodatkowo podważają takie prawdy, po pierwsze oczywiste, a po drugie prawdy, fundamenty państwa. Przecież to, co ci panowie, przede wszystkim panowie opowiadają, te apele premiera Morawieckiego, to mówienie o więźniach politycznych, to podważanie wyroków sądów jest tak absurdalne i to jest tak niebezpieczne, że to dla nas, jako dla społeczeństwa, ale no górnolotnie muszę powiedzieć również dla państwa, naprawdę jest bardzo niebezpieczne i szkodliwe. Te antyeuropejskie hasła, które wczoraj były, ja tutaj się z prezydentem Kwaśniewskim nie do końca zgodzę, on dosyć łagodnie do tego podszedł, czy z pewną tym właśnie swoim optymizmem, że to jest ta retoryka, do której przywykł Jarosław Kaczyński. Niestety wydaje mi się, że to jest zaplanowana już polityka na kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego, czyli pomniejszanie znaczenia Unii Europejskiej z jednej strony, z drugiej strony budowa zagrożenia, jakie może dla nas płynąć z Brukseli i z Berlina. Wiemy, jak bardzo niebezpieczna jest to retoryka, jak bardzo niebezpieczne jest to, czy Francja się wypisze, mówię to trochę w cudzysłowie, wypisze się z Unii Europejskiej, czy nie, czy po prostu wygrają tacy eurosceptycy w różnych państwach, nie tylko w Polsce, ale w różnych państwach, że po prostu ta Unia nam się rozpadnie. I biorąc pod uwagę to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, w jak niebezpiecznym jesteśmy momencie. I na to wszystko jeszcze właśnie Prawo i Sprawiedliwość ze swoimi liderami bardzo stara się jeszcze bardziej wprowadzić chaos, jeszcze bardziej rozchybotać tę naszą łódkę. No naprawdę nie widzę tutaj za grosz odpowiedzialności za państwo, tylko za własne miejsca, za własne poczucie bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwa polityków, a nie obywateli i obywatelek. A kiedy pani słyszy Jarosława Kaczyńskiego, który przestrzega przed tym, że koalicja rządowa obecna, rzecz jasna, chce zniszczyć lub przejąć wszystkie instytucje? A gdy słyszę mówienie właśnie o łamaniu konstytucji lub nadawaniu innych słów, czy przypomina sobie pani w historii państw cywilizowanych, to też mówię z pewną przesadą, ale przede wszystkim demokratycznych, sytuacje, że ustępująca władza okupuje budynki na przykład telewizji publicznej, że wchodzi do instytucji i blokuje ich przejęcie? Przecież to jest w ogóle coś niebywałego. Mamy w centrum miasta sparaliżowany jeden z budynków użyteczności publicznej, czy budynek publiczny, tak, należący do nas wszystkich poniekąd, który jest okupowany nie dosyć, że przez byłych pracowników, to dodatkowo jeszcze przez posłów, którzy niby wykonują swoje obowiązki. No przecież to jest pucz, to jest tak naprawdę no rebelia w tym wydaniu, o którym już wcześniej mówiłam. To jest niebywałe. Co to znaczy przejęcie wszystkich instytucji? A co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość i w jaki sposób? Zwolennicy koalicji rządowej mówią, nie, no to wszystko dzieje się za wolno, ciągle
ciągle te zmiany idą za wolno i zwłaszcza zmiany personalne, a tutaj właśnie Jarosław Kaczyński krzyczy, że idą za szybko. Wniosek? Idą w dobrym tempie. Pani doktor, a jeśli chodzi o no takie, właśnie nie wiem właściwie, czy to jest neologizm, czy nie, zwracam się do pani także jako do politolożki. Szczerze mówiąc, no ja studia skończyłam już parę dobrych lat temu, ale nie znałam określenia demokratura, bo takiego użył Mateusz Morawiecki. Wiem, że jest taka gra planszowa, to na pewno. I wiem, że były publikacje, które mówią o tym, że może warto rzeczywiście do słownika to słowo wprowadzić. To teraz zapytam panią, co autor miał na myśli? No, autor miał na myśli określenie swoich rządów i tego wszystkiego, co robili z państwem i z prawem. I tak całkiem serio, jest takie słowo, które faktycznie część politologów i nie tylko politologów usiłuje właśnie wprowadzić, czyli takie obniżanie się zasad państwa demokratycznego czy opadanie państwa demokratycznego. Nie mówimy wtedy jeszcze o, można też inaczej spróbować powiedzieć, niedemokracja. Aczkolwiek rozumiem podchwytliwość pani pytania, dlatego że w całym tym ciągu wypowiedzi pana Morawieckiego, no to właśnie był ten ciąg taki pokazujący, że aż nadmiar mamy demokracji i nadmiar mamy tych procedur i one służą właśnie takiemu przejęciu władzy w sposób, którego on by nie oczekiwał. Czyli nie autokratyczne, tylko demokratyczne. Ale to trochę sobie żartuję oczywiście z tej wypowiedzi. Dobrze, to teraz pani doktor, wróćmy jeszcze do tego, co wydarzyło się właściwie od wtorku do wczoraj. Czy uważa pani, że prezydent Andrzej Duda bardzo dużo straci, jeżeli chodzi o cały ten ciąg wydarzeń? Mam na myśli oczywiście straci w kontekście poparcia i zaufania społecznego. Czy nadal no, gdzieś tam w okolicach tej pierwszej trójki polityków, czwórki, piątki, różnie to bywa, jeżeli chodzi o poziom zaufania, pozostanie? Nawet jeżeli pozostanie, to niestety pan prezydent bardzo dużo stracił i to stracił powagi urzędu i zepsuł dodatkowo jeszcze powagę urzędu, dlatego że jego wypowiedzi o krystalicznych politykach mówił to. Znaczy, wie pani, my chyba sobie nie do końca zdajemy sprawę tak naprawdę, co się wydarzyło. Z tego, co się wydarzyło. To, co pokazywały niestety media zachodnie, to pokazywały dwóch byłych polityków skazanych prawomocnymi wyrokami przez sądy, którzy stali z prezydentem w jego kancelarii, w jego pałacu i robili zdjęcia z prezydentem. No to jest w ogóle niebywała historia. I na to wszystko prezydent wypowiada słowa właśnie o tej krystaliczności, o tym, że są niewinni, czyli podważa niezawisłe wyroki sądu. Podważa po raz drugi, bo i swoim niesłusznie użytym prawem łaski parę lat temu i dzisiaj mówi nie. Ja jako władza wykonawcza stoję ponad prawem. Ja jako władza wykonawcza nie wierzę w sądy i to przedstawiciel tej władzy wykonawczej, tak? Czyli ten główny organ władzy wykonawczej, przynajmniej z takiej nazwy, niekoniecznie z zakresu uprawnień. Ale ja mówię o tym obrazku, który niestety poszedł w świat i który zostaje. No rzadko się zdarza, żeby prezydenci państw demokratycznych fotografowali się z osobami, które są skazane prawomocnymi wyrokami przez sądy. Ja nie mówię o Białorusi i o reżimach niedemokratycznych, tylko mówię o reżimach demokratycznych. W związku z tym, czy można tutaj jeszcze mówić o powadze prezydenta? W moim przekonaniu no bardzo ciężko. Mało tego, cała ta historia z tym, że autobus mu zablokował wyjazd i histeria z tym związana, czy nawet to, co zrobił wczoraj z tą procedurą ułaskawiania. Gdyby faktycznie chciał ułaskawić i tak szybko, jak jest to możliwe, bo żony cierpią i jest zimno w domach, jak to jedna z pań powiedziała. Tak, to tylko przytoczmy oczywiście pani doktor, jeżeli pani pozwoli, bo być może nie każdy ten wywiad widział. Chodzi o wywiad obu pań w telewizji Republika, gdzie żaliły się, że mężowie są w więzieniu, a one mają zimno w domu, ponieważ nie potrafią odkręcić grzejnika, bo zawsze to robił mąż.
To autentycznie, drodzy Państwo, taki cytat tam się pojawił. Tak, jedna z pań to powiedziała, faktycznie. I straciłam głowę. Przepraszam, weszłam w słowo. Pani mówiła właśnie o tym między innymi, że nikt nie... Znaczy inaczej, że nie ma przywódców, którzy się fotografują ze skazanymi, którzy przyjmują panie, jak rozumiem, do Pałacu Prezydenckiego. A, tak. Gdyby faktycznie chciał tego szybkiego ułaskawienia, mhm. żeby jednak nie marzły, no bo jest to bardzo poważny argument, no to oczywiście mogło być to konstytucyjne prawo łaski, a nie wszczęcie całej procedury. Czy jest to próba złapania w pułapkę prokuratora, ministra? Myślę, że nie, naprawdę nieudolna, nawet jeżeli trochę się ta procedura rozciągnie. W związku z tym ja rozumiem, że prezydent Duda gra na przywództwo w swoim obozie politycznym. Ja to rozumiem, tylko że mimo wszystko najpierw powinno być państwo, bo jest zwierzchnikiem, bo jest właśnie tym fundamentem, a dopiero później takie partykularne interesy. Pani doktor, to teraz jeszcze pytanie, oczywiście no, nie jest pani prawnikiem, konstytucjonalistą, ale wiadomo, że wszyscy dziś zadają sobie, a przynajmniej wielu zadaje sobie pytanie, czy to, co zrobił prezydent, to jest kolejny dowód, kolejny powód, kolejny argument do pociągnięcia go do odpowiedzialności przed Trybunałem Konstytucyjnym. Bo wielu twierdzi, że zapraszanie prawomocnie skazanych przestępców do Pałacu Prezydenckiego, goszczenie ich w sytuacji, kiedy ma się absolutną wiedzę dotyczącą tego, że są oni poszukiwani przez policję i mają nakaz doprowadzania obu panów do zakładu karnego, jest przestępstwem poplecznictwa. Tak, i najpierw oczywiście mówimy o Trybunale Stanu, ale tych argumentów, które są za tym, że można byłoby rozważać i powinniśmy rozważać pociągnięcie prezydenta przed Trybunał Stanu przez ostatnie jego ile? 8 lat jego kadencji jest niestety dużo więcej. Można toczyć pewne spory, czy coś można zrobić tak, czy inaczej, ale jednak doktryna też dosyć twardo stoi na stanowisku i twardo wykazuje, i to naprawdę poważni prawnicy to mówią, w którym momencie prezydent złamał konstytucję, albo przynajmniej jej nie dotrzymał. W związku z tym faktycznie no mam nadzieję, że kiedyś nastąpią czasy tak jak dzisiaj, z czym mamy dzisiaj do czynienia, że politycy wszystkich jakby poziomów będą odpowiadali za swoje czyny i za swoje decyzje. Tak jak dzisiaj za to odpowiada Kamiński i Wąsik, no oni odpowiadają za decyzje polityczne, za swoje, nie za swoją biografię z okresu PRL, tylko za to, co zrobili jako urzędnicy wysokiego szczebla. I dopóki nie nauczymy się, że rozliczalność polityków i odpowiedzialność polityków jest czymś absolutnie fundamentalnym w demokracji i tylko w ten sposób można tworzyć odpowiednie instytucje państwa, no to zawsze będziemy w jakiś sposób ułomni. Przypomnę, że za swoje różnego rodzaju, jak się okazało, przestępstwa i przewiny, były prezydent Sarkozy dzisiaj chodzi z tak zwaną obrączką na nodze, tak? Przez sąd został uznany winnym. Oczywiście to chodziło o inny rodzaj przestępstw, tak? I to nie były przestępstwa konstytucyjne, ale odpowiedzialność konstytucyjna. Tym bardziej, prawda? Bo odpowiedzialność konstytucyjna teoretycznie ma najcięższą wagę przecież. Pani doktor, a jeżeli chodzi o odpowiedzialność za słowo, do tego chciałam jeszcze wrócić. Ja uparcie do tego wracam. Pewnie dość naiwnie, bo przy obecnym stanie polskiej demokracji, debaty publicznej, w jakiej się znaleźliśmy, to są marzenia ściętej głowy, żeby ktokolwiek miał odpowiedzialność za słowo. Ale ja jednak poproszę raz jeszcze realizatora, żeby pokazał tę grafikę, którą rozpowszechniamy
wymieniali wczoraj politycy Prawa i Sprawiedliwości w sieci. Między innymi pani Małgorzata Gosiewska, która, przypomnę, była wicemarszałkiem Sejmu w poprzedniej kadencji. Więźniowi polityczni wschodnich reżimów. Tusk równa się Łukaszenka, równa się Putin. Jest pan Wąsik, pan Kamiński, obok Nawalnego, obok Poczobuta. Jak daleko pani zdaniem to może pójść i jak długo tak naprawdę będzie przyzwolenie na to, żeby na przykład porównywać Tuska do Putina czy do Hitlera? Przecież takie porównania też pojawiały się pod adresem marszałka Hołowni, którego porównano do Stalina, porównano do Hitlera. Czy jest gdzieś jakaś granica, pani doktor? Czy już po prostu jej kompletnie nie ma i moje pytania o to są zupełnie bezsensowne w tym momencie, albo właściwie retoryczne, bo każdy powie, no ale cóż, no powiedzieli i konsekwencji żadnej nie będzie. I to tyczy się wszystkich, nie tylko PiS-u. Bardzo się cieszę, że zadaje pani te pytania i one nie są absolutnie retoryczne, tylko w moim przekonaniu są to pytania absolutnie podstawowe, bo nie powinniśmy być znieczuleni na to wszystko, co się dzieje w tej przestrzeni. Zło zaczyna się od słowa. Naprawdę warto co jakiś czas przeczytać Auschwitz nie spadło z nieba, wystąpienie redaktora Turskiego i pamiętać, skąd bierze się zło. Jesteśmy w przededniu 5. rocznicy zabicia Pawła Adamowicza. Zło nie wzięło się znikąd. Wzięło się od słów, od sączenia jadu i takich przykładów mieliśmy niestety już kilka w naszej nieodległej historii. W związku z tym trzeba absolutnie stawiać tamę i próbować stawiać tamę, tak jak pani teraz to robi, właśnie pokazując i absolutnie krytykując takie słowa czy takie grafiki. Nie przystoi, po prostu nie przystoi politykom, nawet dzisiaj nie są z pierwszych stron gazet, na używanie ani takiej grafiki, ani takich słów, ani takiej retoryki. I to był chyba największy żal do nich. To o takie absolutne psucie podstaw, o takie psucie fundamentów naszej wspólnoty. I mam nadzieję, że odpowiednie instancje się tym zajmą. I naprawdę nie będzie tutaj żadnej uległości, bo haniebne słowa też muszą mieć swoją granicę. No właśnie, wspomniała pani, pani doktor o 5 już, szybko czas leci, rocznicy śmierci Pawła Adamowicza. Wiemy, że jutro, 13 stycznia w Gdańsku będzie takie spotkanie, o którym też informował sam Donald Tusk. Spotkanie o 19 na Targu Węglowym. Nigdy nie zapomnimy tej tragicznej lekcji. Nie pozwólmy, by nienawiść i kłamstwo znów zatriumfowały. I teraz pytanie, czy to jest próba postawienia tamy właściwie eskalacji tych bardzo złych emocji, czy to jest jednak bardzo sprytna próba wykorzystania przez Donalda Tuska także tej historii? Ona musi być, znaczy nie wiem, czy musi być wykorzystana, ale byłoby dziwnym, gdyby nie była wykorzystana i gdyby akurat Donald Tusk nie był w Gdańsku jutro z powodów i osobistych, i politycznych. I myślę, że znaczy, zło trzeba nazywać złem i nie wolno wobec tego przechodzić obojętnym. I trochę odejdę od pani pytania. Dostałam dzisiaj pytanie, czy to jest złapanie w pułapkę ministra sprawiedliwości, ruch prezydenta. Tak, ruch prezydenta, czy to nie jest próba wybicia tej narracji politycznej. Naprawdę, jeżeli ktoś został skazany, musi odbyć karę. I nie możemy ulegać histerii, o Boże, bo to są politycy i ich obóz polityczny się o nich upomina. I to samo jest tutaj. Zło należy nazwać. Należy zdać sobie sprawę, w jaki sposób doszło do morderstwa Adamowicza, co było jakby tą pierwotną przyczyną i gdzie nas to zaprowadziło, do jakiej nienawiści, do jakiej eskalacji przemocy nas to doprowadziło, a między innymi osoby zamieszane w hejt związany z synem Anki
No właśnie, zapomniałam. Felix, Magdaleny Felix. Dziękuję bardzo, tak, dziękuję bardzo. Dzisiaj zasiadają w Sejmie bez poniesienia kary, bez poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Bez autorefleksji, pani doktor, to też warto dodać, bo oni nie mają autorefleksji, oni twierdzą, że niczego złego właśnie nie zrobili. No więc właśnie i mają na to przyzwolenie. Dopóki sami będziemy dawać przyzwolenie na takie postawy, na takie zachowania i słowa, dopóty zło naprawdę będzie się szerzyło. I wydaje mi się, że też trzeba, zanim pójdzie ten krok następny i będą próby pojednania, no to trzeba zdać sobie sprawę i mieć autorefleksję. Więc na to głęboko liczę, bo te obchody faktycznie dzisiaj się chyba zaczynają. Jutro jest spotkanie na targu i pojutrze też są obchody w ECS-ie. I zresztą Jerzy Owsiak ma dostać, to już nie wiem, czy to sprawa związana, ale przy okazji także status honorowego obywatela Gdańska. Ale dobrze, już nie wracajmy do tego, co było 5 lat temu, bo jesteśmy w tej rzeczywistości dziś. I też pytanie o równość wobec prawa, pani doktor. I jak ją potraktował prezydent, także w kontekście przyjęcia obu pań, Kamińskiej i Wąsik, wczoraj w Pałacu Prezydenckim. Bo to, że żony bronią mężów, że stają za nimi murem, że twierdzą, że są niewinni, może być dyskusyjne, ale jest naturalne dość. Myślę, że w rodzinie wszyscy mają po prostu poczucie, że trzeba się wzajemnie bronić. Natomiast nie każda żona ma możliwość bycia przyjętą przez prezydenta. Nie każda żona ma udostępnione transmisje właściwie we wszystkich największych mediach w tym kraju. Jak to stawia nas wszystkich, obywateli i obywatelki, jeżeli chodzi właśnie o równość wobec prawa? I co w tej sprawie zrobił prezydent? To jest pytanie retoryczne, bo ten brak równości wobec prawa dotyczy nie tylko nas, zwykłych obywatelek i obywateli, ale również zwykłych, ale pełniących funkcję posła czy posłanek, ludzi zasiadających w Sejmie. Czy pamięta pani wystąpienia Ja bez trybu i rządzenie się swoimi prawami, łamanie nagminne prawa, na które nikt nie reagował? I naprawdę to zaczęło się, to nie jest tylko kwestia pewnego uprzywilejowania władzy, tylko właśnie to poszło już tak daleko, do takiego absurdu, że jeżeli pyta pani o autorytet prezydenta, czy będzie na czele, czy nie, no właśnie takimi gestami, takimi ruchami, no podważasz właściwie wszystko. Partia, która mówi o równości obywateli, która mówi o niechęci do elity, no pokazała przez 8 lat, co i jak robi elita. To nie jest tylko przyjęcie tych kobiet, powiedzmy sobie szczerze, ale pewnie z połowa więźniów w kraju uważa, że jest osadzona niesłusznie i niezgodnie z prawem, tak? Są niewinni. I ich rodziny również tak uważają. A już chyba naprawdę mnie wzburzyły słowa, jak bardzo są pokrzywdzone dzieci i rodziny osadzonych byłych polityków i że trzeba robić na nich zrzutkę, bo nie mają z czego żyć. Ja to rozumiem i niech koledzy robią zrzutkę. I tak, szczególnie syn Mariusza Kamińskiego, który pracował w Banku Światowym. Dobrze, ale przepraszam, kto się pochylał nad osadzonymi miesiącami bez wyroku byłymi politykami poszczególnych partii? Czy to mówimy o chociażby o Nowaku, czy mówimy o Włodzimierzu Gawłowskim? Stanisławie Gawłowskim. Stanisławie Gawłowskim. Dziękuję. Tak. Bardzo dziękuję. COVID robi swoje. Znaczy, mnóstwo jest, i to nie chodzi tylko o polityków, chodzi to również o zwykłych obywateli, którzy miesiącami siedzą w aresztach tak zwanych wydobywczych, bez prawa do widzeń, bez środków do życia i nikt nad nimi nie płakał. Tutaj mamy osoby skazane wyrokiem i nagle jest dramat. To może zastanówmy się w ogóle nad naszym systemem wymiaru sprawiedliwości. Więc tej hipokryzji ze strony polityków, zwłaszcza ze strony jednej opcji, ale nie tylko od nich, jest naprawdę za dużo. Mhm. Pani doktor, i już tak na koniec, jeśli chodzi o to, co przed nami, bo no, właściwie dość oczywistym faktem jest, że pan prezydent uznał, wszczynając tę procedurę ułaskawieniową, wyrok z 20 grudnia, który to niósł za sobą automatyczne wygaśnięcie mandatów pana Kamińskiego i Wąsika.
I teraz pytanie, czy prezydent przyzna pani zdaniem ostatecznie, że te mandaty wygasły, czy znów będzie robił jakiś szpagat prawniczo-konstytucyjny w tej kwestii? Bo raczej nie ulega najmniejszej wątpliwości, że obaj panowie, kiedy już zostaną wypuszczeni z zakładu karnego, w Sejmie się zjawią i będą próbowali wejść na salę plenarną. Ogromny egzamin czeka i Straż Marszałkowską, i Szymona Hołownię, bo już są zapowiedzi, zresztą sam Hołownia mówi o tym, dotyczące obstrukcji parlamentarnej, tego, że będą pisowcy zagłuszać, śpiewając hymn obrady, że prezydent być może nie będzie podpisywał ustaw, będzie wetował wszystkie, ponieważ jest niepełna obsada Sejmu. W związku z tym wszystko idzie na to, żeby nie przyjąć budżetu. I organizuje to znów partia, która w 2016 roku przyjmowała budżet na sali kolumnowej i nawet nie wiadomo, czy było kworum, bo nie chcieli wpuścić posłów ówczesnej opozycji do sali kolumnowej. Właśnie wszyscy to pamiętamy. Natomiast czeka nas absolutny galimatias i to jest, myślę, delikatne określenie w związku z tym, co będzie się działo na Wiejskiej. I teraz pytanie, czy da się w ogóle pani zdaniem do tego przygotować? I organizacyjnie, i mentalnie, i nerwowo, i jakkolwiek inaczej? Tak. Tak, niech prawo znaczy prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość, jak mówił Wieszcz, to po pierwsze. Po drugie, prezydent nie ma nic do orzekania, czy panom wygasł mandat, czy nie, bo on wygasł z mocy prawa i przepisów prawa, kropka. Trzy, mogą pojawić się w Sejmie, tak jak każdy z nas, jeżeli dostaną przepustkę i wejdą. Zakładam, że to się stanie. Ich karty wygasły, nie mają prawa wejścia do sali sejmowej i nie mają prawa oczywiście do głosowania. Nie jest ważne, że w pełni nie będzie obsadzona izba. Jeżeli kolejne osoby z listy partyjnej PiS-u nie podejmą mandatu, po prostu Prawo i Sprawiedliwość będzie miało o dwóch czy dwoje posłów mniej. Nie jest istotne, czy będą oni, czy też nie, te miejsca obsadzone przy głosowaniu nad ustawą budżetową. I jeszcze jedna rzecz. Tak jak zarówno marszałek, jak i rządzący wytrącili argumenty PiS-owi i zmienili, zepsuli im szyk i pokazali absolutną sprawczość, a nie imposybilizm, który był im zarzucany w tym tygodniu, tak samo będzie z kolejnymi obradami Sejmu. I jeszcze jedna uwaga. Nie wydaje mi się, żeby panowie wyszli z więzienia już i natychmiast. Ponieważ prezydent przez wszczęcie takiej, a nie innej procedury uruchomił, tak jak powiedziałam, procedurę. W związku z tym są potrzebne orzeczenia sądu, są potrzebne orzeczenia prokuratora i może żądać i oczekiwać i tupać nogą prezydent, żeby prokurator generalny, minister sprawiedliwości wypuścił ich natychmiast, ale jest wszczęta procedura. Jeżeli chciał natychmiast, mógł sam przyznać się do własnego błędu, tak expressis verbis, do poprzedniego źle użytego prawa łaski i teraz to zastosować. A jeżeli wszczął taką procedurę, no to jeszcze chwilę potrwa. Więc nie wydaje mi się, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu obaj panowie byli w ogóle w okolicach. Pani doktora, jeżeli nie na najbliższym, to na kolejnym. Wiemy doskonale, że teraz strategia idzie na własnych męczenników, więźniów politycznych, więc jestem sobie w stanie wyobrazić ten scenariusz na tak zwanego, już teraz się nie pomylę, nie bejsbolistę, tylko rugbystę. O tym mówi sam Hołownia, że do niego docierają takie informacje, że panowie Kamiński i Wąsik będą wprowadzeni, otoczeni kordonem pozostałych posłów Prawa i Sprawiedliwości, tak żeby Straż Marszałkowska się nie mogła do nich dostać. Idzie to na zwarcie, także jeżeli chodzi o siłę fizyczną, więc po prostu pytanie, czy my tym się nie powinniśmy martwić? Takimi obrazami w parlamencie chyba niewiele jest mnie w stanie zaskoczyć. Znaczy ja uważam, że niestety musi tutaj władza być absolutnie skuteczna i skuteczna w przestrzeganiu prawa. Czy będzie takie zwarcie? Tak. Czy była blokada mównicy i śpiewanie kolęd w parlamencie przez dzisiaj rządzących? Tak. Czy były obrady w sali kolumnowej? Tak. No jakoś sobie poradzili wtedy, to dzisiaj druga strona musi sobie poradzić w drugą stronę. Myślę, że z taką eskalacją będziemy mieli do czynienia przez najbliższe tygodnie i na pewno do wyborów do samorządowych ani nic nie ucichnie, ani nic nie wygaśnie. A co potem? Zobaczymy.
No właśnie, będziemy miały, jak sądzę, pani doktor, jeszcze naprawdę wiele okazji do spotkań. Pani doktor Anna Materska-Sosnowska, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dużo zdrowia życzę i do zobaczenia.